Może zamiast dwóch urządzeń kupić tylko jedno, które połączy ich funkcje. Czyli, czy Samsung Galaxy Tab S6 Lite jest lepszy od iPada i Remarkable albo od Booksa Note? A może nowszy model Samsunga, czyli Tab S7FE, jest tym, czego potrzebujesz? No to przekonajmy się. A nazywam się Bernard Fruga, i na tym kanale odpowiadam tak jak dzisiaj na Wasze prośby o to, jak ogarniać świat cyfrowy. Linki do urządzeń, o których mówię, są. Poniżej w opisie. Można tam zobaczyć zdjęcia, opis czy nawet kupić. A dzisiaj spoglądamy na tablety Samsunga. Już kilka razy prosiliście, bym doradził, czy warto po nie sięgać. A pytały zwykle osoby, które notują odręcznie. I zastanawiali się, czy wziąć może takiego eleganckiego Remarkable, albo może ciekawego Buxa Note R. No i w momencie, gdy rzucali okiem na iPada, to wtedy jeszcze wpadał pod ich wzrok Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Ja nawet słyszałem opowieść o takim człowieku, który zamienił Remarkable na tego właśnie Samsunga Tab S6 Lite i był zadowolony. No to czymże ten S6 czy S6 Lite kusi amatorów notesów einkowych, czyli taki jak Book's Note czy jak Remarkable? Otóż tablet Samsunga wykorzystuje tę samą technologię i takie same rysiki EMR jak właśnie wspomniane notesy einkowe. Czyli wrażenia pisania są zbliżone do tego, co oferuje na przykład Book's Note. A dzięki wyposażeniu w kolorowy ekran LCD, S6 Lite nadaje się też do korzystania z multimediów. Czyli, na przykład, student, który nie może sobie pozwolić na zakup kilku urządzeń, ma wszystko w jednym tablecie czyli może odręcznie notować, oglądać filmy, grać, korzystać z mediów społecznościowych, a po podłączeniu klawiatury może pracować na dokumentach tekstowych. No ale, przecież to samo można zrobić na iPadzie, którego system operacyjny ponoć uchodzi za najwygodniejszy w tego typu urządzeniach. No to czy iPad w czymkolwiek ustępuje temu Tab S6 Lite? Tak. Prównując ceny nowych urządzeń, Samsung wypada korzystniej. Na dzień dzisiejszy S6 Lite kosztuje 1700 zł, zaś za iPada 9. generacji z Apple Pencilem zapłacę 2150 zł. A jeśli oryginalny rysik zastąpię Logitech Kryon, to zejdę do... 2000 zł, czyli wciąż 300 zł na korzyść Samsunga. Co więcej, ten Rysik sprzedawany w zestawie z x 6 Lite nie wymaga ładowania, zaś zarówno Apple Pencil, jak i Logitech Kryon musimy naładować. Czy coś jeszcze? No tak, tab S6 Lite jest wyposażony w port MicroSD, czyli pozwala rozszerzyć posiadaną pamięć, gdy w iPadzie no, nie masz takiej możliwości. No i jest też kwestia ekosystemu, w jakim działasz. Jeśli masz iPhone'a i szukasz tabletu, to najpewniej sięgniesz po iPada, no bo te urządzenia będą sobą świetnie współpracować. Ale jeśli wolisz smartfony androidowe, no to raczej Samsung Galaxy Tab S6 Lite będzie ci bliższy. Tylko że Android, będący dla niektórych argumentem na rzecz Samsunga, jest w moich oczach mankamentem, skłaniającym raczej do wyboru iPada. No bo urządzenia androidowe są zwykle uśmiercane przez swoich producentów po trzech latach. Mimo takiego zwykle solidnego hardwareu, ten sprzęt przestaje otrzymywać aktualizację systemu operacyjnego i nie są dostarczane łatki bezpieczeństwa. No a dla mnie to oznacza wtedy konieczność odpięcia takiego gadżetu od internetu. No i tak, Tab 6 tap S6 Lite, kurczę, łamie sobie język tą nazwą, miał swoją premierę w roku 2020 i miał wtedy na pokładzie Androida' 10. No to zakładam, że dobije jeszcze do Androida 12. I za mniej więcej 3 lata stanie się bezużyteczny do pracy online. Tegoroczny iPad najprawdopodobniej ma przed sobą jeszcze 7 lat życia. No więc choćby ze względu na zaśmiecanie planety, wolę urządzenia dłuższej żywotności. Hmm, no ale może zamiast Samsunga z 2020 roku poszukasz jakiegoś młodszego modelu i dłużej się będziesz cieszyć gadżetem. S6 Lite nie ma bezpośredniego następcy. Natomiast na nieco wyższej Półce cenowej amatorzy tabletów z 2021 roku znajdą Samsunga Galaxy Tab S7Fi, czyli ma on ekran o przekątnej 12,4 cala. S6 miała 10,4, czyli tamten jest wyraźnie większy o 2 cale. No i S7Fi jest też około 1000 zł. droższy od S6. To myślę sobie, że on bardziej aspiruje do konkurencji z iPadem R niż z iPadem edukacyjnym, no bo do tego iPadu, iPada R jest też zbliżony cenowo. No ale co z tych moich rozważań wynika dla osoby, która mnie pytała o opinię o tabletach Samsunga? Przede wszystkim myślę sobie, że ważne, czy zależy Ci na takim łagodnym dla oczu notowaniu na ekranie e-inkowym. No jeśli Twoja odpowiedź jest negatywna i taki zwykły ekran LCD jak na tabletach jest dla Ciebie w porządku, no to warto rozważyć tablet z rysikiem. No, i teraz tak. Mając wybór między iPadem a Galaxy Tab, ja osobiście wolę tablet Apple, ale to dlatego, że od jakiegoś czasu jestem w ekosystemie tej firmy. Natomiast jeśli tobie bliżej jest do klanu Androidowego, to Samsung Galaxy S6 Lite oraz Samsung Galaxy Tab S7 Fi mogą być tym, czego szukasz. Mam nadzieję, że w ten sposób nieco ci pomogłem. Może warto jeszcze rzucić okiem na ten film, którego okładkę tutaj obok wyświetlam. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania, albo po prostu chcesz się podzielić swoimi przemyśleniami, doświadczeniami, to koniecznie odezwij się tutaj w komentarzach pod filmem. No i przypominam, że tam też pod filmem są linki do tych omawianych gadżetów. I pogodnie Cię pozdrawiam!